W zasadzie wszystkie gatunki ryb, które mają taką sposobność, jedzą ikrę innych gatunków. Dzisiejszy film będzie w temacie, którego osobiście jakoś nie potrafię przeboleć i przełknąć. Słuchajcie, regularnie na Facebooku, na różnych grupach tematycznych widuję zdjęcia złowionych jazgarzy z pytaniem, co to za ryba? I nie chodzi o to, że ktoś złowił jazgarza i nie potrafi go rozpoznać, bo nikt z nas nie jest omnibusem, każdy się uczy i to jest zrozumiałe, że może się zdarzyć złowienie ryby, której nie znamy. Chodzi o odpowiedzi. Blisko połowa, albo nawet połowa odpowiedzi pod takimi pytaniami brzmi: to jest jazgar albo jazgarz, rzadziej, to chwast, szkodnik, wyrzuć go w krzaki. Ja wiem, że już kiedyś z Pawłem Oględzkim nagraliśmy film dotyczący szkodników, chwastów i czy w ogóle jakiekolwiek rodzime ryby można tak nazywać. Natomiast ten film chciałem poświęcić jazgarzowi, ponieważ mnie osobiście naprawdę to boli, jak ktoś pisze, że jazgarz to chwast i żeby wyrzucić go w krzaki. Oczywiście będzie się mądralował tym razem, jak zwykle, człowiek dużo mądrzejszy ode mnie, czyli Paweł Oględzki, którego doskonale znacie. I mam nadzieję, że tym materiałem przemówimy do rozsądku chociaż kilku osobom, które tak właśnie myślą, że jazgarz to chwast, szkodnik i trzeba go wyrzucić w krzaki. Zapraszam na film. Pawle, chciałbym wrócić do tematu jazgarza, ponieważ bardzo często widuję w internecie, głównie na Facebooku, stwierdzenia, z którym już kiedyś walczyliśmy, że jazgarz jest szkodnikiem, jazgarz jest chwastem i po złowieniu należy go wyrzucić w krzaki. Chciałbym, żebyś powiedział, jak to w rzeczywistości wygląda, ponieważ teoria wygłaszana właśnie przez wielu wędkarzy jest taka, że jazgarz jest chwastem, ponieważ wyżera ikrę innych ryb. No i ile to ma wspólnego z prawdą? No, ma to tyle wspólnego z prawdą, że rzeczywiście wyżera, ale w zasadzie wszystkie gatunki ryb, które mają taką sposobność, jedzą ikrę innych gatunków. Dawaliśmy już kiedyś przykład leszcza, który jest wyspecjalizowanym wręcz ikrożercą. Jeśli chodzi o jazgarza, tutaj będzie jak zwykle u mnie wiele wątków. Jest ikrożercą. Jest ikrożercą, ale tutaj jeszcze wchodzi dodatkowy aspekt. Jego ewolucja spowodowała, że ewolucja tego gatunku, że on musi jeść bardzo, bardzo dużo w stosunku do swojej masy. W związku z tym zjada ikry więcej właśnie proporcjonalnie niż inne gatunki, ale nie jest tutaj jakimś rekordzistą. Na przykład babki, z którymi w tej chwili rywalizuje w naszych wodach, zjadają ikry jeszcze więcej. Także nie możemy powiedzieć, że główną jak gdyby ekologiczną, przyrodniczą funkcją jazgarza w środowisku, rolą jazgarza w środowisku, miejscem jazgarza w środowisku jest wyżeranie ikry. To jest normalne, to jest gatunek jak każdy inny. No właśnie, bo z tego co kiedyś rozmawialiśmy, powiedziałeś takie słowa, że każdy gatunek może wyjadać ikrę innych gatunków ryb, dlatego że tu chodzi o łatwość dostępnego pokarmu. Ale zdecydowanie tak. No przecież on sobie nie zdaje sprawy, że on jest w cudzysłowie zabójcą innych gatunków. On po prostu korzysta z tego pokarmu, z tego źródła pokarmu, który jest najlepiej dostępny, najbardziej dostępny, którego jest najwięcej na jego żerowiskach. Także tu jazgarz nie jest żadnym wyjątkiem pod tym względem. A jeżeli, skoro wyspecjalizowany w wyjadaniu ikry jest leszcz, tak jak kiedyś powiedziałeś, a leszcza jednak chyba nikt nie uważa za szkodnika, no to w takim razie czy ta teoria, że jazgarz jest szkodnikiem i chwastem, no czy możemy ją w ogóle uznać jako, nie wiem, no prawdopodobną nawet chociażby. Znaczy prawdopodobną. Znowu ja wrócę do tego. Biologia nie jest nauką ścisłą. Tutaj nie ma schematów, nie ma wzorów. Znaczy schematy pewne są powtarzalne. Faktem jest, że jazgarz jest rybą bardzo żarłoczną. To znaczy w stosunku do swojej masy zjada siedmiokrotnie więcej pokarmu niż leszcz. Ale leszcz jest większy. Także ile zje ikry? Dwukilowy leszcz, a ile zje ikry,
Malutki jazgarz. Tutaj mówię, nie ma ścisłych przeliczników. Ta ewolucja tak kierowała jak gdyby losami poszczególnych gatunków, że każdy z nich poszedł swoją drogą. I każdy z nich ma inne jak gdyby reguły. Kieruje się innymi regułami bytowania w środowisku. Także tutaj to nie jest tak. Wszystkie ryby się potrafią, jeśli mają dostęp do tego pokarmu, żywić ikrą. Okej, a wspomniałeś też o babce przed chwilą. Ja mam pytanie a propos populacji jazgarza, ponieważ pamiętam, jak było 10-20 lat temu, na różnych łowiskach i na Wiśle, i na Jeziorach Mazurskich, i na praktycznie prawie każdym łowisku, że zarzucenie czerwonego robaka na dno, a tym bardziej jakieś tam powiedzmy ochotki, kończyło się praktycznie natychmiastowym braniem jazgarza. Tych ryb było bardzo, bardzo dużo. W ostatnich latach wydaje mi się, że przynajmniej ja zauważyłem mocny spadek liczebności tego gatunku. Jazgarza jest jakby mniej, za to więcej jest na przykład babki. No i teraz moje pytanie, czy w ogóle są prowadzone jakiekolwiek badania a propos populacji jazgarza, czy ona się zmniejsza, czy nie? Czy ty coś takiego zauważyłeś? Jeśli tak, to czy możemy na przykład winić za to rozrost populacji babki albo innego gatunku? Wyników badań nie znam, natomiast zauważyłem, zdecydowanie zauważyłem, no chyba wszyscy myślący wędkarze, patrzący na to, co się dzieje na łowiskach, zwrócili uwagę na to, że jazgarzy jest zdecydowanie mniej. Najczęściej się to obserwowało podczas połowów z lodu. No, w ostatnich czasach specyfika zim sprawia, że z lodu łowimy mało, ale nie, jazgarzy ubywa w tempie zastraszającym. Koledzy, z którymi rozmawiam, też zwracają uwagę na to zjawisko i winią za to również, tak jak powiedziałeś, babkę. Babki w zasadzie, bo mamy 8 gatunków w polskich wodach. Już nie będę wnikał, raz żeśmy o tym rozmawiali, jakie są ich nazwy. Ale generalnie niech babki to będą babki. One są też ikrożercami. Z tym, że o ile tu jest ważna kwestia taka przyrodnicza, ewolucyjna, o ile babki są w naszych wodach elementem obcym, napływowym, inwazyjnym w dużej części przypadków, to jazgarz jest gatunkiem absolutnie naturalnym, taki, który występował w naszych wodach od dawien dawna i nasze inne rodzime gatunki, narażone na inwazyjność jazgarza, one się zdążyły przystosować w jakiś tam sposób do tego, że jazgarz wyżera ich ikrę. Miały na to setki tysięcy lat. Natomiast jeśli chodzi o babki, no to tutaj może mieć wpływ to zjawisko gatunku nowego, do którego żeśmy się jeszcze nie zdążyli, którego jeszcze żeśmy się nie zdążyli nauczyć, w cudzysłowie. W związku z tym babki mogą być groźniejsze, ale no też z drugiej strony nie ma ich aż tyle w naszych wodach, żeby tak gwałtownie wyparły jazgarza. Nie wiadomo, z czym to jest związane, ale rzeczywiście jazgarza jest dużo, dużo mniej i to jest spadek liczebności raptowny. Babek przybywa, ale nie aż tak szybko. A powiedz mi, jak wygląda rozród jazgarza, czyli wiesz, kiedy składa ikrę, w jakich miejscach i tak dalej, czy na przykład samiec buduje gniazdo, czy pilnuje tej ikry? No i pytanie wydaje mi się takie jak najbardziej w temacie, czy jazgarz może wyżerać ikrę własnego gatunku? Odpowiem Ci od końca. Może wyżerać ikrę własnego gatunku, aczkolwiek nie swoją, bo do tego istnieją odpowiednie przystosowania zabezpieczające jak gdyby przed takim procesem, ale jeśli podpłynie gdzieś indziej, będzie to ikra innego jazgarza. Oczywiście może. Jaki był początek pytania? Jak wygląda ich tarło, wiesz? Kiedy składa ikrę, czy buduje gniazdo? Nie buduje gniazda. Od połowy, jak zwykle, tarło, jego intensywność jest uzależnione od temperatury wody. W związku z tym trudno podać takie
stałe ramy czasowe, ale zwykle kwiecień, pierwsza połowa czerwca, tak się podaje. Bardzo mało ikwy. Bardzo mało ikwy jak na jednego osobnika, bo od 1000 do 10 tysięcy ziaren. W porównaniu z innymi, na przykład karpiowatymi, jazgarz nie jest karpiowaty, ale z innymi skarpiowatymi, to jest bardzo, bardzo mało. Także no tutaj też jak gdyby ta pomyślność jazgarza, ten jego raptowny rozwój w naszych wodach jest trochę taki zastanawiający, ale mało ikry. A czy samiec na przykład broni tej ikry, broni miejsca? Nie są podawane takie fakty, tak samo nie ma, jak powiedziałem, gniazda tarłowego. A wiadomo, gdzie składa ikrę? Czy to na piasku, na roślinach? Wstęgowata w bardzo różnych miejscach. Może na piasku, może na żwirze, może na roślinności podwodnej, może nawet unosić się w toni wodnej. Czyli tutaj jest duża plastyczność, taka ekologiczna. A teraz też pytanie, wydaje mi się, że związane często z tą teorią, że jazgarz to chwast, ponieważ nie osiąga dużych rozmiarów, tak zwanych kulinarnych dla wielu wędkarzy, więc przez nich właśnie nie jest ceniony, między innymi z tego powodu. Do jakich rozmiarów może dorastać jazgarz? Największy naukowo, to znaczy podawany w źródłach naukowych osobnik miał 23,8 cm. Aczkolwiek moi koledzy, niektórzy, jak testowałem ich w tej materii całkiem niedawno, opowiadali mi o jazgarzach nawet dorastających do 30 cm, jak zwykle wędkarze lubią przesadzać, ale te 20 cm wydaje mi się taką statystyczną górną granicą. 10-20 cm, 10 lat życia, to jest chyba jego rozmiar. Natomiast kwestia chwastu. Nie znoszę tego słowa. Już kilka razy mówiłem w filmach z tobą, że nie ma czegoś takiego. Każda ryba ma swoją funkcję w przyrodzie. Inne gatunki się dostosowują jak gdyby do pozostałych. To jest tak zwana ewolucja zbieżna, która trwała wiele, wiele lat. Jeśli nie mamy do czynienia z gatunkami obcymi, a w przypadku jazgarza nie mamy, bo to jest gatunek rodzimy, to trudno mówić o chwaście. Wyrzucanie ryby w krzaki jest zawsze skurczysyństwem. Nie wolno tego robić, zwłaszcza też to widziałem żywcem. Nawet jeśli są ryby, które musimy zabić po złowieniu, bo to wynika z regulaminu, to należy je zabić humanitarnie i w jakiś sposób zutylizować. Ja w ogóle zawsze zabierałem jazgarze, które łowiłem przede wszystkim z lodu, na zupę. I pyszna zupa. Także. Wrócimy do tego. Tak, a powiedz mi, jak wygląda dieta jazgarza? Czym się żywi tak statystyczny jazgarz? No i czy dorosłe osobniki mogą być drapieżnikami? Ponieważ mi się kilkukrotnie zdarzyło złowienie jazgarza na jakiegoś małego twisterka na przykład. Mm-hmm. Drapieżnikami sensu stricto nie, ale drapieżcami. Ja często podnoszę tę różnicę w rozumieniu biologicznym słowa drapieżca i drapieżnik, tak jak jest rozumiane potocznie. Dieta na początku plankton, kiedy się rozwijają, potem zooplankton przede wszystkim, potem bezkręgowce, różnego rodzaju, no i oczywiście niestety ikra. Natomiast jeśli zapoluje taki 20-centymetrowy jazgarz na larwę jętki, to jest drapieżcą, niewątpliwie, i dlatego mogłeś go złowić na małego twistera. Natomiast drapieżnikiem nie jest tak, żeby się uganiał, nie ma przystosowań do drapieżnictwa takich sensu stricte, jak na przykład szczupak. No, nie przesadzajmy. Ale jest dosyć plastyczny, jeśli chodzi o dietę. Przed chwilą użyłeś takiego słowa jak skurczysyństwo. Bardzo mi się podoba. Przepraszam bardzo. Nie, ja myślę, że to jest jedno z delikatniejszych stwierdzeń, ale pierwszy raz je słyszałem i chciałbym pociągnąć ten temat. Tak mi się wydaje. Troszkę w temacie tego skurczysyństwa, bo słyszałem wielokrotnie teorię, że jazgarz, aby nadawał się na żywca, aby go założyć na żywca, na nie wiem, jakiegoś drapieżnika, to trzeba mu obciąć kolczaste płetwy.
czyli przeważnie ten grzebień, prawda, na grzbiecie. No i czy rzeczywiście tak jest, że nie wiem, sanda czy szczupak wybiera sobie jazgarza, który nie ma tej płetwy, jeżeli chce go zjeść, czy nie, kompletnie nie zwraca na to uwagi? Ty prowokujesz mnie, Kamil, żebym użył jakiegoś gorszego słowa niż Nie, myślę, że skurczycyństwo jest idealne. Jest tutaj idealne. No to kolejny przykład. Jest to oczywiście absolutna bzdura. Przecież w naturze te ryby, które żywią się jazgarzami, bardzo istotny element, u szczupaka nie, ale u sandacza tak. Sandacze bardzo, bardzo lubią jazgarze, znaczy szczupaki oczywiście też nimi nie pogardzą. Natomiast no, przecież nie widzą ich z obciętymi płetwami i zjadają bez żadnych problemów. Także nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Ten mem się pojawił u któregoś, nie pamiętam u którego, z bardziej znanych polskich autorów wędkarskich swego czasu, żeby obcinać płetwę. Także może nie jest to do końca wina statystycznego wędkarza, że on to robi, po prostu gdzieś usłyszał albo gdzieś przeczytał, ale absolutnie tego nie róbmy. Absolutnie tego nie róbmy, to jest idiotyzm po prostu. Powiedziałeś, że sandacze szczególnie lubią zjeść sobie, przekąsić, przetrącić jazgarzem. Sandacze, okonie, tak. No właśnie, jakie gatunki gustują w jazgarzu, czy to po prostu też jest znowu dostępność pokarmu? Jest jazgarz, to go zjadam. No niekoniecznie, bo kiedy jazgarzy było, i było dużo i z tamtego okresu mniej więcej znam wyniki badań, to szczupaki jakoś sandaczy, jazgarzy, przepraszam, specjalnie nie lubiły. Natomiast dwa pozostałe gatunki ryb drapieżnych, sandacz i okoń, tak. Przede wszystkim sandacz. Jeszcze jedno pytanie nasuwa mi się tutaj na usta, ponieważ jazgarz jest bardzo podobny wizualnie do sandacza i troszkę do okonia. Te ryby raczej mają niewiele śluzu, a jednak jazgarz potrafi się nieźle zafaflunić, prawda? Ma tego śluzu zdecydowanie więcej niż okoń czy sandacz. Czym to jest spowodowane? Trudne pytanie i odpowiedź jest praktycznie niemożliwa, ponieważ nawet w obrębie jednej rodziny, bo te trzy gatunki, o których wspomniałeś, należą do jednej rodziny, możliwe są jak gdyby różne tendencje ewolucyjne, różne, to się nazywa driftem genetycznym. Po prostu rozwija się jakaś cecha, która w danej linii rozwojowej jest preferowana i ona może nie występować u innych gatunków z tej samej, nawet blisko spokrewnionych, no w tym przypadku z tej samej rodziny. Jaką rolę pełni śluz? Przede wszystkim jest to funkcja ochronna. Chroni delikatną łuskę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wydaje mi się, że w tym przypadku główną rolę odegrał fakt, że jazgarz w przeciwieństwie do dwóch pozostałych wspomnianych gatunków wciska się w różne przestrzenie, na przykład w poszukiwaniu ikry, w poszukiwaniu bezkręgowców. I im więcej miał śluzu, tym jego łuska była, jego powierzchnia ciała, była lepiej chroniona. I dobór naturalny preferował osobniki, które miały tego śluzu więcej. W przypadku sandacza i okonia, które rzadko się wciskają, no, one w ich przypadku nie miało to aż takiego dużego znaczenia, jeśli chodzi o ochronę poszczególnych osobników, a w konsekwencji o skuteczność ich rozwrotu. Także tutaj, ale to mnie się tak wydaje. Tutaj przykład tego, że w biologii nie ma czegoś takiego jak jedna właściwa odpowiedź. To nie jest fizyka. Powiedz mi, czy masz może jakąś ciekawostkę o tym gatunku? Jakąś, nie wiem, jakąś ciekawą informację, czy jakiś fakt, o który ja nie zapytałem, a dotyczy jazgarza? Cóż, no, generalnie uważany jest za kosmopolitę, przynajmniej w sensie europejskim, natomiast tam, gdzie go naturalnie nie było, w niektórych przypadkach dalej nie ma, na przykład na Półwyspie Iberyjskim nie ma jazgarzy, ale tam, gdzie został introdukowany, przeniesiony w sposób celowy lub znalazł się nagle na skutek innych
zarybień innym gatunkiem, bardzo szybko zaczął być uważany za szkodnika. Na przykład w Szkocji. I to jest kwestia tego, że no, powielamy jak gdyby pewne schematy, jeśli coś wyżera ikrę i bardzo często bierze na wędkę, a tak było tam, znaczy, oczywiście jest szkodnikiem. A akurat nikt nie pomyślał o tym, że jak każdy nowy gatunek w ekosystemie, ryby, które w tych wodach występowały naturalnie od wieków, nie znały jazgarza i po prostu nie zdążyły się przystosować do jego ekspansywności, także do jego wyżerania ikry. To jest taki fragment większej całości. Człowiek nie powinien przyznawać sobie prawa do wiedzenia wszystkiego o przyrodzie. Niech natura czasami sama zadecyduje, nie róbmy tego za nią. Tak mi się wydaje. No to jest chyba bardzo mądre podejście i nasuwa mi się w tej chwili jeszcze jedno nadprogramowe pytanie. Jesteśmy teraz nad wodą, siedzimy już z godzinę, nie możemy złowić nawet jazgarza. Czy coś w końcu dzisiaj złowimy? No, na to pytanie nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Chętnie bym powitał na wędce nawet jazgarza, ale nawet jazgarza. I to znowu wychodzi to u mnie, to dawne podejście. Ale myślę, że złowię. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękujemy jest widzom. Jeszcze wcześniej, jest 8 rano, także posiedzimy jeszcze za 4 godziny. Przynajmniej to może coś chociaż drgnie tam jakaś. Miejmy nadzieję, tym optymistycznym akcentem moim i Państwa gościem był ulubiony Paweł Oględzki, biolog środowiskowy, doktor habilitowany. Już się nauczyłem, tak. Jestem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.